Jeśli chodzi o polski rynek, na pewno dużym wyzwaniem będą skutki obecnej pandemii, która wywołuje niepewność co do najbliższej przyszłości oraz zmusza do pracy w wirtualnych warunkach. Firmy wykorzystują ten czas na rozwój i automatyzację, zwiększając tym samym swoją przewagę konkurencyjną. Dlatego Jaskawa chętnie nawiązuje współpracę z innowacyjnymi firmami, takimi jak A4B, tworząc wspólnie nowe rozwiązania w dziedzinie mechatroniki i przemysłu 4.0, co mocno wpisuje się w strategię przyszłości Jaskawa 2025. Zobaczmy, jak wygląda proces kontroli jakości przy zastosowaniu dwóch metod. Po prawej stronie widzimy tradycyjne rozwiązanie. Po lewej stronie widzimy kontrolę jakości 4.0. Zamiast długopisu i kartki, inspektor korzysta z zestawu do rozszerzonej rzeczywistości, a procedura jest wyświetlana w jego polu widzenia. Rezygnacja z tradycyjnej metody ręcznego wprowadzania danych na rzecz podejścia sterowanego głosem i wspomaganego technologią rozszerzonej rzeczywistości znacznie skraca czas potrzebny do wykonania inspekcji. Taki zestaw jest nowoczesnym i bardziej efektywnym zamiennikiem tradycyjnych narzędzi wykorzystywanych podczas kontroli jakości. Inżynier realizuje inspekcję zgodnie z procesem zdefiniowanym w aplikacji, a kolejne zadania pojawiają się na ekranie automatycznie. Wyniki są natychmiast przesyłane do systemów operacyjnych firmy. Technologia rozszerzonej rzeczywistości jest obecna na rynku od wielu lat. Natomiast postępujący rozwój urządzeń sprawia, że znajduje ona coraz szersze zastosowanie w obszarach przemysłowych, zwłaszcza w procesach utrzymania ruchu i kontroli jakości. Cyfryzacja tych obszarów i odejście od tradycyjnego papieru i ołówka dostarcza bardzo wymiernych korzyści. Na przykład skrócenie czasu realizacji zadań, możliwość otrzymywania danych w czasie rzeczywistym, czy skrócenie przestojów dzięki procedurom zdalnego wsparcia. Rozszerzona rzeczywistość, ale zastosowana w odpowiedni sposób, poprawia wskaźniki efektywności nie tylko nowoczesnych fabryk, ale i tych zakładów, które dopiero rozpoczynają swoją cyfrową transformację. Digital Lab to przede wszystkim zespół inżynierów i informatyków, którzy rozwiązują problemy badawcze, prototypują inteligentne urządzenia, eksplorują innowacyjne technologie oraz ich możliwości. W Digital Labie prowadzimy prace badawcze wspólnie z naszymi klientami i partnerami. Pomagamy rozwiązywać rzeczywiste problemy, z którymi zmaga się biznes, obejmujące wiele dziedzin, takich jak internet rzeczy, robotyka, sztuczna inteligencja czy bezpieczeństwo przetwarzania danych. Sami sobie stawiamy śmiałe cele i nie boimy się nieznanego.